wchodząc w ciemność, trzeba trochę poczekać, aby wzrok się dostosował. Wtedy może i uda się coś dostrzec. Ale ani Maria Magdalena, ani Piotr, ani Jan nie widzieli tego, czego oczekiwali. Ich oczom ukazała się pustka. I ona dała im wiarę. Jest niesamowite, że nic dało tak wiele. Ta przestrzeń pustego grobu zmieniła tych, którzy tam przyszli. Pomyślcie, co musiał przeżywać Piotr, który 2 dni gryzł się, że wszystko zmarnował. Zaprzepaścił nadzieję, jaką w nim pokładał Jezus. Miał być twardą skałą, rozsypał się jak piasek. Miał przewodzić. I faktycznie pierwszy zarzekał się, że nie zna Jezusa. Nie był na Golgocie tak jak Jan czy Maria Magdalena. Nie widział, jak składano Pana do grobu. Dzisiaj, kiedy ma tam wejść, przecież kontakt ze zmarłym albo z grobem to powoduje nieczystość, tą rytualną. Ale czy można jeszcze bardziej popsuć coś, co już zostało popsute? Wszedł więc do środka i zrozumiał. Uwierzył. Na nowo nabrał siły i odwagi. Może te płótna leżące na miejscu, gdzie leżało ciało Pana, przypomniało mu ostatnią wieczerzę. Wtedy to Pan owinął się w prześcieradło, obmył im nogi, bo chciał, żeby byli czyści. Nie fizycznie, ale w duszy. I zrozumiał, że Chrystus przyjął jego słabość, że przyjął wszystkie grzechy świata i zadał im kres swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. Dziś te płótna czcimy jako całun turyński, czyli pośmiertne płótno, które nosi na sobie wizerunek człowieka umęczonego i skatowanego na śmierć. Nosi w sobie brud i całe zło świata, które zostało wylane na jednego człowieka. Ta każda kropla krwi, to każde odbicie rany z jego ciała, ten każdy pyłek gdzieś tam pomiędzy włóknami ukryty mówi o nas i o Jezusie. On stał się naszą ofiarą, która wykupiła nas od wiecznego potępienia. Jan, który był w każdym z tych momentów całej męki i tych tragicznych wydarzeń, choć przybył pierwszy, nie wszedł do środka. Ale kiedy tam się już znalazł, też zobaczył i uwierzył, że to nie jest zły sen. Że to wszystko, co mówił Jezus, stało się takie realne i odtąd już nic nie będzie takie samo. Może po śmierci Jezusa w życiu tych ludzi nastała pustka, ale to już przeszłość. Tak patrząc jeszcze na te owe płótna i ich rozdzielenie, możemy dostrzec takie 2 wymiary Kościoła. Grzeszność jego członków i świętość Boga, który jest głową. I choć są w jednym miejscu, nie są do siebie zbliżone, bo świętość brzydzi się grzechem, a grzech nie tyka świętości. Jednak w Chrystusie to zostało złączone. I o tej wspólnotowości mówi też sama Maria Magdalena, która według relacji Jana sama przybyła do grobu. Ale kiedy przyszła oznajmić Piotrowi, że nie ma Jezusa w grobie, powiedziała w liczbie mnogiej, nie wiemy, gdzie go położono. Bo ona swoją kobiecą intuicją przeczuwała, że ten finał to nie może być taki tragiczny. On musi mieć swój dalszy ciąg. I to nie jest ostateczne słowo ze strony mistrza. I nie myliła się. Pusty grób tak naprawdę nie był pusty. To daje nam taką pewność, że kiedy my doznajemy jakiejś pustki, że kiedy nasza nadzieja będzie gasnąć, kiedy nic z tego, czego się spodziewamy, nie spełni się, tak naprawdę mówiąc, nic nie jest pozbawione sensu. Że w tej naszej pustce
także są dowody na to, że Bóg już wszystko pokonał i wyciągnął dla nas życie. I tym jest Wielkanoc. Bo Chrystus nie tylko pokonał śmierć i grzech, ale też pokonał smutek. I otworzył nam drzwi nowego, autentycznego życia. Chrystus Pan jest naszym pokojem i naszą drogą na zawsze. On, jak dziś możemy wyczytać w Konstytucji Gaudium et Spes, objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie. Stawiamy się więc apostołami, uczniami, którzy kierując się miłością, głoszą wszystkim radość płynącą z wiary w Chrystusa. Amen.